Jeżeli za ogromny opór, jaki napotkali, chcąc wbić nam do głowy niezbędną wiedzę i uznajemy, że nawet stosowanie wobec nas tak wymyślnych tortur jak klasówki i odpytywanie miało swój szczytny cel. Po czwarte, doceniamy wasze zaangażowanie i dlatego chcielibyśmy nagrodzić dziś was, drodzy nauczyciele, dyplomem za zasługi, jakich dokonaliście na polu naszej edukacji. Dyplomem przygotowaliśmy także dla innych pracowników szkoły, dzięki którym funkcjonuje ona bez zarzutów, jest ładna, czysta i bezpieczna. Pierwsze odznaczenia przygotowaliśmy dla pana dyrektora Andrzeja Ryfy, pani Grażyny Olechnowicz i pani Małgorzaty Jóźwik za troskę o wszystkich uczniów i pracowników szkoły oraz za czuwanie nad wszystkim, co w szkole dzieje. Za to, że potrafią dopilnować wszystkiego. Mamy dziś dla nich order oczu dookoła głowy. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, bo to dzięki wam udało nam się ukończyć naukę w tym gimnazjum. Zdajemy sobie sprawę, ile kosztowało was to trudno. Dziękujemy za wyrozumiałość i nadludzką cierpliwość, którą nam okazywaliście. Dziękujemy pracownikom szkoły, pani Litce, pani Ali, panu Longinowi, pani Magdzie, pani Geni. Dzięki nim mogliśmy czuć się tutaj jak w domu. Dziękujemy rodzicom, bo to oni posłali nas do najlepszego gimnazjum. Wszystko, co wiemy, wiemy dzięki wam. Nauczyliście nas nie tylko ortografii i rachunków, o czym pewnie niedługo nie będziemy pamiętać. Przede wszystkim nauczyliście nas, jak żyć z innymi w szacunku, serdeczności i uśmiechu. Cieszymy się, że pewien etap naszego życia mamy już za sobą. Za chwilę będziemy wybierać własną drogę, jednak o chwilach spędzonych w tej szkole nigdy nie zapomnimy. Dziękujemy rodzicom. Podjęli w naszym imieniu najsłuszniejszą decyzję i posłali nas do tak dobrej szkoły. Prosimy panią Kowalską o zabranie głosu. Szanowny panie dyrektorze i cała dyrekcja, na wasze ręce w imieniu rodziców pragnę złożyć płynące z serca podziękowania za tą bezwzględną współpracę, za wsparcie. Jesteśmy wam wdzięczni za to, że nauczyliście ich, jak żyć. To również dzięki stworzonym przez tą dyrekcję, przez tych nauczycieli, świetnym warunkom do nauki, nasze dzieci zawsze czuły się w szkole dobrze i bezpiecznie. Dziękujemy pani Alinie i pani Litce za pierwsze trzy te najsłodsze lata nauki w szkole, za wspólne zabawy, za cierpliwość, za iście domową atmosferę, jaką potrafiłyście panie stworzyć dla naszych pociech. Dziękujemy pani Magdzie i pani Hani za kolejne lata wychowawstwa w starszych już klasach, kiedy oni jeszcze ciągle byli dziećmi, a aspirowali już do statusu młodzieży. Dziękujemy za wasze wyczucie, za otwartość, za waszą wrażliwość, za umiejętność dostrzeżenia każdego ucznia indywidualnie, równocześnie z umiejętnością tworzenia zespołu i zintegrowanej paczki. Pani Kalińsko, pani dziękujemy w sposób szczególny. A ja podwójnie pozwolę sobie podziękować za to, że zawsze pani z nimi była. Zawsze stawała za swoimi uczniami, tak jak prawdziwa matka. Zawsze pełna emocji, z energią do naśladowania, z rozsądkiem do pozazdroszczenia. Za każdą spędzoną chwilę z nimi, za te niepowtarzalne wycieczki, za miłość do ojczystego języka, literatury, teatru, za czujny uśmiech, za optymizm i za zawsze wciągniętą do nich dłoń z całego serca jako rodzice. Jak będziemy mieli, jest taką pani sama podzielona, oczywiście tak, że to teraz, ale to się prawda.
to dla pana także.